Jeżeli ty chciałbyś tydzień wolnego od szkoły, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym między innymi porozmawiamy sobie na temat nadchodzących zmian, przedstawię wam mapę w trybie kreatywnym, która daje całkiem sporo expo, jak i również porozmawiamy sobie na temat sezonu trzeciego w rozdziale czwartym Fortnite'a i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie oglądać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnych z tych rzeczy. Oczywiście jak jesteście tutaj nowi, to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić wraz z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexocode. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma takowy kodzik wpisany, a teraz bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Więc na samym początku to co zawsze, czyli mapka na expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto kodzik. No i moi drodzy, tylko przypomnę, że żeby dostawać więcej expa na każdej z takowych mapek, na samym początku warto odczekać od 10 do 15 minut. No i oczywiście teraz w filmach dodałem dla was tak zwane rozdziały, także jakby kogoś ta mapka nie obchodziła, no to właśnie tam na dole na pasku możecie sobie przewinąć do nowości ze świata Fortnite i myślę, że będzie spoko, a ja zaraz wam pokażę jak tutaj wbijać expa. Ok, więc na samym początku po wejściu na takową mapę idziemy sobie oczywiście do lifta. Następnie, moi drodzy, idziemy sobie właśnie tutaj, żeby wziąć oczywiście grappler. No i następnie, moi drodzy, kiedy już, że tak powiem, to wszystko zrobimy, to idziemy sobie dokładnie do tej oto flagi, która znajduje się przed nami, czyli dokładnie do koło spawna w sumie. Także oczywiście się tam budujemy. No i generalnie w międzyczasie, jak się tam buduje, oczywiście możecie zostawić tutaj łapeczkę do góry. No, także myślę, że całkiem fajnie. No i tak jak widzicie, mamy tutaj rzeczywiście takową flagę, także się tam właśnie budujemy. I dokładnie, moi drodzy, koło tej flagi używamy sobie właśnie na nią tutaj po prostu grapplera. Następnie w tym oto miejscu budujemy trzy rampy do góry i na samym końcu budujemy jeszcze jedną podłogę. I tutaj powinniśmy mieć właśnie przycisk z expem, który zapewni nam tak zwanego AFK expa. No i oczywiście teraz wracamy w to samo miejsce i w tym samym miejscu dokładnie po drugiej stronie znajduje się drugi przycisk, dzięki któremu będziemy dostawali tego expa po prostu dwa razy więcej. Także idziemy i tak jak był tutaj z prawej, mamy również z lewej, więc go oczywiście klikamy. Teraz powinniśmy dostawać tego expa o wiele, wiele więcej. Następnie idziemy sobie tutaj na tą rampę i dokładnie w tamtym miejscu, tak jak widzicie, jest spawn, więc budujemy sobie właśnie dwie rampy do góry, następnie tutaj dwie podłogi i jeszcze dwie w tą stronę. I tutaj na samym końcu tańczymy dowolną emotkę i tak jak widzicie, dostajemy teraz naprawdę całkiem sporo expa. No i idziemy teraz do ostatniego przycisku, który znajduje się, moi drodzy, dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się właśnie pewna struktura, tylko że generalnie, no tak jak widzicie, ja jej no po prostu nie widzę. Także generalnie musiałem zwiększyć sobie odległość widzenia i tak jak widzicie, mamy tam takiego, można by powiedzieć, że krzaczka, coś takiego, jakiegoś kaktusa. No i generalnie sobie właśnie w tamto miejsce idziemy. I tak jak widzicie, exp cały czas nam się nabija, także myślę, że naprawdę całkiem nieźle. No i oczywiście idziemy sobie w tym momencie do właśnie tego oto po prostu kaktusa, że tak powiem, coś takiego. No i w tym momencie, moi drodzy, gdy jesteśmy właśnie koło tego kaktusa, to budujemy dokładnie 5 ram w górę, czyli 1, 2, 3, 4... 5. Tutaj budujemy, moi drodzy, podłogę i tutaj budujemy coś takiego i tutaj mamy właśnie przycisk z expem, także go klikamy, no i w tym momencie odebraliśmy wszystkie przyciski i tak jak widzicie, exp nadal nam się nabija, no także myślę, że całkiem spoko. Mapka jak najbardziej oddaje, a my przechodzimy do nowości ze świata Fortnite. Więc teraz przechodzimy do nowości ze świata Fortnite. No i generalnie na samym początku mamy oczywiście coś, co już raczej każdy wie, że w tym sezonie się pojawi, czyli oczywiście Smart Pistol. Generalnie no to poznaliśmy mniej więcej jak takowy cały pistolet będzie działał w grze, no i generalnie to tak, będzie on nam auto namierzał i możemy się spodziewać tego, że data jego wydania jest już naprawdę bardzo blisko i dosłownie może być to przy najbliższym mini-update'cie, który oczywiście pojawi się we wtorek, także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. Zobaczymy, co jeszcze przyniesie nam ta aktualizacja, ale poza tym wszystkim dowiedzieliśmy się, że Fortnite planuje kolaborację z tak zwanym doktorem Who. No i generalnie, moi drodzy, no to wraz z tej kolaboracji mamy otrzymać specjalny karnet bojowy, tak jak przykładowo było w kolaboracji no w sumie z na przykład Dragon Ballem Z, bądź też tak jak mieliśmy w update'cie Pilnie Poszukiwani. Lecz generalnie, jak się okazuje, moi drodzy, no to jest to w naprawdę wczesnej wersji, ale no generalnie wiemy, że jeszcze w przyszłości otrzymamy jakieś takie, no można by powiedzieć, że dodatkowe karnety bojowe, także naprawdę fajnie, że Fortnite coś takiego kontynuuje, no bo definitywnie graczom się to po prostu podoba i według mnie w sumie jest to też całkiem naprawdę spoko. A teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do tematu sezonu
trzeciego. No i generalnie, no to do sezonu trzeciego jeszcze trochę czasu zostało, no bo nie jesteśmy nawet w 50% obecnego sezonu, lecz już poznaliśmy jakieś informacje na temat sezonu trzeciego. Więc na samym początku mamy dość ciekawą rzecz odnośnie pęknięć na wyspie. Na jednym z biomów widzimy właśnie pęknięcia wyspy, co mogłoby na przykład prowadzić do tak zwanego wulkanu. Tak jak generalnie mieliśmy kiedyś w Fortnite, chyba w rozdziale pierwszym, właśnie również pęknięcia na wyspie, to później okazało się, że właśnie jest to spowodowane wulkanem. Także kto wie, możliwe, że rzeczywiście okaże się, że w następnym sezonie, czyli sezonie trzecim, będziemy mieli jakąś styczność z wulkanem, co myślę, że mogłoby być naprawdę ciekawe i zobaczymy w sumie, jak Epic Games wszystko to zaplanuje. Poza tym wszystkim wiemy, że następny sezon bardziej w motywie będzie posiadał tak zwane wakacje, no bo właśnie będzie to już okres wakacyjny. I Epic Games już rozpoczęło właśnie pracę nad pierwszym itemkiem, który się w sezonie trzecim pojawi, oczywiście na wakacje, no i generalnie będzie to tak zwana deska do surfowania. I kiedyś mieliśmy w sumie deskę do surfowania, lecz był to po prostu reskin zwykłej deski do jeżdżenia, a teraz ma to być coś innego, więc możliwe, że będzie to raczej deska, którą będziemy mogli tylko i wyłącznie pływać po wodzie, ale oczywiście, moi drodzy, mamy też jakieś informacje na temat karnetu bojowego. Teraz na ekranie widzicie wszystkie skiny z ankiet, nad którymi Epic Games pracuje. I no zazwyczaj skiny z ankiet pojawiają się w przyszłych karnetach bojowych, bądź też z czasem pojawiają się na przykład w ramach jakiejś kolaboracji, czy też na przykład w sklepie z przedmiotami. Ale zazwyczaj jeden z takowych skinów, które teraz widzieliście przed chwilą na ekranie, może się pojawić właśnie w następnym karnecie bojowym. Z tego co wiem, to z tego karnetu mamy chyba nawet z 2 czy 3 skiny z właśnie ankiet. Między innymi mamy na przykład skina tej oto typiarki, która jest króliczkiem, czyli akrobatki. Mamy przy okazji też między innymi na przykład skina po prostu pana jaszczura, który też jest właśnie z po prostu takowej ankiety. I z tego co wiem, to również tak zwany Renzo Niszczyciel również jest z ankiety. Także naprawdę całkiem ciekawie. Poza tym wszystkim możemy się spodziewać, że w następnym sezonie ujrzymy wreszcie Spidermana Miles Morales. Ze względu na to, że data startu następnego sezonu to 2 czerwca, a dokładnie 2 czerwca właśnie jest premiera nowego filmu z udziałem Spidermana Miles Morales. Także no, generalnie wszystko pasuje do siebie idealnie. Oczywiście wraz z jego pojawieniem się w grze jako skin karnetu, bądź też skin sekretny karnetu, moglibyśmy się na przykład spodziewać też mitycznej broni Spidermana, która powróciłaby na pole bitwy. No i jest również skin Amy, czyli po prostu takiego, można by powiedzieć, że robota, który, jak się dowiadujemy w fabule ostatniego sezonu, po prostu wskoczył do portalu i poleciał do jakiejś rzeczywistości. I no generalnie no to właśnie ta Amy poleciała szukać po prostu 7, z tego co wiem to naukowca, ponieważ jak ta odzyska naukowca, to wtedy odnalezienie całej reszty 7 będzie po prostu dla niej łatwiejsze. Także taka, można powiedzieć, że ciekawostka z fabuły, więc są to właśnie skiny, które w karnecie mogą się pojawić. Ale póki co jeszcze nic potwierdzonego nie ma, także to generalnie myślę, że tak czy siak wiemy naprawdę całkiem nieźle na temat sezonu trzeciego, mimo tego, że nawet nie jesteśmy w połowie obecnego, to tak czy siak wydaje mi się, że następny sezon, mam nadzieję, że będzie o wiele lepszy od tego, bo osobiście był naprawdę bardzo duży hype na sezon drugi, ale finalnie okazało się, że ten sezon aż taki super nie jest. W komentarzu możecie dać znać, co wy sądzicie na temat tego sezonu, a ja tymczasem życzę wam miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. No ale co, tak czy siak, no ten film pojawia się o 8, bla bla bla. Dobra, to w sumie nie ma żadnego znaczenia. Trzymajcie się, moi drodzy, widzimy się w następnych materiałach, oczywiście. Do zobaczenia i pa pa! Trzymajcie się!